Hisao? Nie wiem, kto to mówi. Hisao, czy ty... Delikatny, ledwo słyszalny głos pozostający w moich uszach powoli budzi mnie. Chciałbym być budzony dużo częściej w taki sposób. Z mamrotem powoli otwieram moje... O! Kompletnie zaskoczony twarzą wiszącą milimetry od mojej, powoduję, że nasze głowy zderzają się z mocnym uderzeniem. Zderzenie naszych czół powoduje, że oboje z nas wycofujemy się i jęczymy z bólu. Lily brzmi dużo bardziej jak zabawka, no wiecie, taka ściskana, co robi niż osoba. Au. Powoli pocieram swoje czoło jedną ręką, wspierając się drugą. Lily leży kilka stóp z przodu, robiąc to samo, jej twarz w oczywistym bólu. Przepraszam, twoja twarz była odrobinę bliska i zareagowałem na refleks. W porządku wszystko? Nie ten głos. Moja głowa. Wydaje się nie być w porządku. Biorąc pod uwagę, wątpię, że samo zderzenie spowodowałoby tyle bólu jej głowy. Kac? No, wypiłaś dość dużo zeszłej nocy. Potakuję po cichu, potwierdzając, kiedy podnoszę się. Podaję jej swoją dłoń i pomagam jej wstać na nogi. Spoglądając za nią, widzę, że Hanako nadal śpi. To nie fair. Wypiłam tyle, ile ty. To dość... inaczej niż pamiętam. I w każdym razie dziewczyny mają niższą tolerancję niż faceci. Nie pomaga to w żaden sposób. No dobra, to przyniosę ci szklankę wody, tylko uważaj, żeby nie potknąć się o Hanako. Wycieram sen z moich oczu, lub przynajmniej odrobinę z niego, kiedy idę do lady. Dbając o kogoś z kacem nie jest sposobem, w jaki chciałbym spędzać poranek. Zajmuje tylko kilka sekund napełnienie szklanki. Czysta woda odbijająca odrobinę światła, która przechodzi przez cienkie zasłony. Wygląda, jak gdyby Lily siadła na krańcu łóżka. Przechodzę do niej, uważając, aby nie nastąpić na śpiącą spokojnie Hanako, i kładę filiżankę w jej wyciągnięte dłonie. Dziękuję. Żaden problem. Siadam obok niej w miękkie łóżko mające miękkie łóżko poddające się zaskakująco mocno. Piję powoli i metodycznie. Długa cisza przechodzi z tylko delikatnym oddechem Hanako słyszalnym w pomieszczeniu. Z odrobiną poczucia winy spoglądam na twarz Lily i staram się odczytać wyraz jej twarzy. Jej brew jest zmarszczona i wygląda na zagubioną w myślach. Przez chwilę waham się, ale ostatecznie kładę dłoń na jej ramieniu w próbie pocieszenia jej. Nie oczekiwałbym, że zadrży tak mocno w reakcji na to. Przepraszam, nie chciałem... Lily szybko potrząsa swoją głową na sposób odrobinę bardziej gwałtowny niż zwykle dla niej. Bierze dłuższy oddech, aby poprawić się, zanim pozwala mi jej głowie opaść. Muszę wyglądać teraz okropnie. Chcę zaprotestować, ale szybko zdaję sobie sprawę z tego, że byłoby to kompletnie zbędne. Mówiąc to, jednak chcę, żeby otwarła się bardziej. Jeśli chcesz o czymś porozmawiać, to jestem tutaj. Lily wydaje z siebie niechętne dla samej siebie wydech takie... Snort, nie? Jak gdyby chciała żartować ze swoich własnych emocji. Po prostu dużo się teraz dzieje. Przepraszam, że byłam taka dziwna ostatnio, zwłaszcza kiedy byliśmy w mieście. Nawet teraz jestem zdziwiona tym wszystkim.
Wierz mi, wiem jak to jest. Uśmiecha się odrobinę, opierając policzek na tyłach swoich palców. Jesteśmy parą złamanych młodych głupców, prawda? No weź, nie mów tak. Jak zdamy, no to wrócimy z powrotem do prawdziwego świata. Prawdziwego świata? Czasami zaskakują siebie samego w sposobie, w jaki myślą o rzeczach. Jak sądzę, dziwaczne, oddzielone uczucie bycia w Yamaku i otaczającego miasta w porównaniu z zewnętrznym światem nadal nie stało się naturalne dla mnie. Może nigdy się nie stanie. To dziwne, patrząc wstecz. Będąc odizolowanym od społeczeństwa w taki sposób, nie wydaje się być aż tak złe, jak prawdopodobnie byłoby. Jak prawdopodobnie powinno być. Z uśmiechem na jej twarzy Lily wydaje się dzielić ten sam zmysł rozbawienia samą tą ideą. Ostatecznie jednak jej uśmiech opada. Będę wracać do Szkocji za tydzień czy dwa. O. Czy to dlatego musieliśmy przenieść imprezę urodzinową Hanako? Potwierdza. Będziesz mogła znowu zobaczyć swoją rodzinę przynajmniej. Nie czekasz na to? Nie spotkałam swojej rodziny już od ponad 6 lat. Nawet nie wiem, jak się zachowywać wokół nich. Moment. Moje usta opadają kompletnie, kiedy staram się przetworzyć to, co właśnie powiedziała. Jeśli ma 18 lat, to by oznaczała, że miała tylko 12 lat, kiedy opuściła swoją rodzinę. Mogłem nie widzieć zbyt wiele swoich rodziców z nimi pracującymi długie godziny, ale to... Czułem się kompletnie bezsilny, kiedy staram się wymyślić jakiś sposób, aby odpowiedzieć. To... Ale dlaczego? Dlaczego opuścili nas? Czy dlaczego zapraszają Akirę i mnie z powrotem? No, jedno i drugie, jak sądzę. Firma mojego ojca ma siedzibę w Szkocji i jest na pozycji zarządzającej, i pozycja zarządzająca stała się dla niego dostępna tam. Ostatecznie musiał przenieść się permanentnie. Moja mama podążyła za nim, ale Akira i ja zostaliśmy w Japonii, a zarówno z powodu pracy Akiry wewnątrz japońskiego działu firmy mojego ojca i z powodu mojej edukacji. Jeśli chodzi o dalszą sprawę, jedna z moich ciotek jest bardzo chora. Przepraszam, jest mi przykro. A, niech ci nie będzie przykro. Wydaje się dość dziwne tak naprawdę. Zostaliśmy przywołani tam dla niej, a praktycznie jej nie znamy. Nawet nie pamiętam brzmienia jej głosu. Równie dziwny jest kompletny brak antypatii, który czuję wobec swojej rodziny za zrobienie czegoś takiego. Nie mogę nie czuć się gorszy. No dobra, niech będzie tak. Mówiąc to, jej tęskne zewnętrze tylko ukrywa jej emocje. Widząc ją w taki sposób, jest to zasmucające. Wiedząc, co robić, podnoszę się z łóżka. Lily zauważa ruchy łóżka, jej głowa podnosząca się i jej dłoń sięgająca na bok, aby wyczuć, gdzie byłem. Hisao? Podchodzę do swojej torby, nadal opierającą się o ścianę. Otwierając frontowe zamknięcie i wyciągając torbę z środka, biorę małe, proste pudło w swoje dłonie. Wyciągnij swoje dłonie, Lily. Wygląda zaskoczona przez chwilę, ale ostatecznie zgadza się.
Jestem rozbawiony jej widokiem i ciekawości, kiedy kładę pozytywkę w jej otwarte dłonie. Jej typowo delikatny sposób dotykania go wydaje się, jak gdyby był wystarczająco delikatny, aby miał się złamać, jeśli padnie na niego oddech. Bez słowa podnosi go do frontu swojej twarzy, jej delikatne palce wyczuwając kontury i zdobienia. Ostatecznie jej dłonie znajdują linię pomiędzy pokrywą i ciałem pudła i jej kciuk bez wysiłku otwiera pudełko. O. Siadam na łóżku obok niej, obserwując jej twarz po cichu. Siedzi kompletnie bez ruchu, kiedy słucha delikatnej metalowej melodyjki, jej usta odrobiną otwarte. Zajmuje jej długą chwilę, zanim zamyka wieko z delikatnym przytknięciem. Zamykając miniaturowy utwór grający w jej dłoniach. Uśmiech na jej twarzy, delikatny i tęskny, pokazuje, że wykonałem właściwą decyzję. Pomyśl o tym jako prezencie na pożegnanie na twoją podróż do Szkocji. Tak będzie. Bezsenne potrząsanie jest słyszalne z podłogi przed nami, dźwięk budzącej się Hanako. Wychodzi spod koców, które na nie położyłem, wyglądając na skofundowaną i wycierając sen ze swoich oczu. No, widzę, że wstałaś. Co? Hanako spogląda po pokoju z oczami tylko w połowie otwartymi, jej umysł kompletnie daleko od wybudzenia się, jak w przeciwieństwie do jej ciała. Jej stan powoduje, że śmiejemy się z Lili. Kiedy Lili wstaje z łóżka i zaczyna dbać o Hanako, spoglądam je ostatni raz po pomieszczeniu. No to jak sądzę, powinienem lecieć. Będą pytania, jeśli zobaczą mnie wychodzącego z dziewczęcego dormitorium tak wcześnie rano. No to do widzenia, Hisao. Do widzenia. Wstaję i idę do drzwi, podnosząc moją dużo lżejszą torbę w trakcie. Kiedy opuszczam pomieszczenie i idę na korytarz jednakże, słyszę kroki Lili za sobą. Co jest nie tak? Co tam? Bardziej, o, w ten sposób. Bez słowa podchodzi do mnie. Zamieram, kiedy czuję jej dłoń wsuwającą się na mój policzek. Wydaje się, jak gdyby każdy nerw wchłaniał uczucie jej palców i powierzchni dłoni na nim. Natychmiast po... Jej twarz powoli przesuwa się obok mojej, delikatny, momentalny dotyk jej ust dotykających mojego policzka. Przez chwilę wszystko wydaje się zamierać. Bezmyślnie podnoszę palce do mojego policzka, jak gdybym starał się odkryć ponownie to umykające uczucie. Lili, to moje podziękowanie, Hisa. Podziękowanie? Za twój prezent. Do miłego dnia w szkole. O. I z tym znika za drzwiami i delikatnie je zamyka. Przytłumione głosy jej i Hanako, ledwo słyszalne przez nie, tak jak wczoraj. Byłoby mi ciężko nie mieć dobrego dnia po czymś takim. Idę z pewnym błyskiem w moim oku. No dobra, tak to przetłumaczę. Myślę, że było trochę ludzi wokół, którzy spoglądali na mnie wychodzącego z dziewczęcego dormitorium, ale jest mi trudno się tym przejmować. O. Szkoda, Lili wyjeżdża, no ale cóż,
Nie mam takiej gry. Fabuła muss sein.